kamy to są? To jest bielsko? No nie za bardzo. W każdym razie widzicie tutaj centrum handlowe Oszą, albo Auchan, albo Oszołum, jak zwoł, tak zwoł. Tam są inne sklepy. Sklepy Jysk, tak to się chyba go do, albo też i Media Expert. A jo, Jerzech tutaj na kole i zaczynamy rajza. Zaczynamy rajza z Raciborza. Konkretnie z granicy polsko-niemieckiej, kiedy tutaj Kiesi przebiegała przez te okolice, a więc dzisiaj jadymy trasą raciborską. No i dzisiaj jest niedziela, 11 sierpnia 2024 roku. Pielgrzymka Płoncz na Jasnej Górze. Niewykluczone, że też się tam pojawię, ale nie wiadomo, nie dzisiaj, nie. Tak więc, a dobra, nie godomy, tylko jadymy. O, dzisiaj nam godo. To fajnie. Jeżdżą rowerzyści. No to najprzód jedymy ta trasa. Oczywiście z geocachingiem dzisiaj. Kontynuuję droga. No to dobra. Tak się jada po środku tego parkingu. Dzisiaj niedziela, więc dzisiaj nie ma handlu. Z tymi tanksztelami Auchan to różnie to było, bo skręć w lewo w drogę. Słyszałem, że wodę leją, więc jest to bardzo prawdopodobne, bo w Bielsku tak robili. Czyli wjeżdżamy na drogę rowerów. Szlak. No, a widzicie, tu też mamy parking. Ale fajne miejsce, bo tak widokowo. No to są my nad kanałem Ulga. Słuchajcie, ten kanał jeszcze wybudowany w czasach niemieckich, pruskich. No, Ulga. Czemu? No, miał przede wszystkim za zadanie
ograniczyć przepływ wody powodziowej w Odrze, która płynie przez centrum Raciborza. No niestety nie do końca się to udało w 1997 roku. Wiemy, Racibórz wtedy w lipcu został zalety. Ale myślę, że dzięki tej budowie zbiornika Racibórz Dolny te powodzie tutaj się skończą. Bieżąca prędkość 6,6. To jest zawsze ten kanał. Ulga. O, dzięki. O, i maluch się pojawił, słuchajcie. O pierunie, następny. Ale fajne. Wszystkie trzy zabytki, nie? Gdzie jestem w Raciborzu, widzę taką dosyć dziwaczną chmurę tam w oddali. Ciekawe, skąd to się wzięło. 100 metrów kontynuuj do Leśna. I słuchajcie, są my. My już tutaj zaczynamy przygodę z rowerem. 100 metrów kontynuuj do Leśna. I są my w miejscu tutaj, jechaliśmy na trasa Raciborsko rowerowy. Człowiek też pinał za parkę. Osiem metrów skręć w lewo w szlak. Pinał. 300 metrów dojedź do punkt końcowy. Ależ pan Zoli się jeszcze dobrze nie zaczął. Widoczne są już te chałupy po niemieckie. Wszystko po Niemcach. 200 metrów dojedź do punkt końcowy. Nie ma bata, to nie jest mój punkt końcowy. I to jest to, co właśnie nie lubię w ścieżkach rowerowych. Te fale takie przy zjazdach na posesję to jest po prostu straszne. Zajrzeć. Chwila. Klasztor Franciszkan. Co prawda mój strój nie jest zbyt odpowiedni.
powiedzieć, że byłeś w kościele. Oczywiście takich rzeczy w niedzielę nie odpuszczamy. To nie jest tak, że ja będę po prostu sobie jeździć, a tu takie sprawy zaniedbane. Do kościoła chodzić trzeba. Widoczne te ślady po niemieckie. Braci Bożu. Ulica Mieszka Raciborskiego albo Błogosławieństwo Raciborskie. I mamy pierwszy krzyż taki na trasie. Tam wiadomo, w Raciborzu były krzyże. I słuchajcie, tam kajsi tu w tym rejonie widać, że były jakieś napisy niemieckie zostały zaszkrobane. A tam już w oddali widzimy wały zbiornika Racibórz Dolny. I są my na moście nad kanałem Ulgi w Raciborzu. Most stary, pewnie jeszcze po Niemcach. Możliwe, że kiedyś jeszcze tu była kolej. Kanał Ulgi jest tam. Tutaj jest on zaślepiony z kuli tego, że tam już jest wał zbiornika Racibórz Dolny. Suchego zbiornika. Słuchajcie, jest tu kajsi też podobno, ale trzeba się spinać po tych galindrach. Także ja adwent tu jest. No. Adwent to jeszcze do adwentu jeszcze dość daleko. Chociaż czasami się wydaje, że daleko, a czasami może być. Słuchajcie, ale co tutaj idzie też dostrzec. Widać, że ten most był kiedyś chyba rozwalony, bo tam na dnie widać jeszcze tajle tego mostu. I żaden tego nie wyciągnął. Nieźle. No i oczywiście pierwszy kesz dzisiaj odłowiony, aby ich było dzisiaj jak najwięcej. Nie pokazuje kraj, jest ukryty, ale zabawa geocachingowa to najlepsze. No i są my na tamie zbiornika Racibórz Dolny, przyczółek lewy. I tu jest ten przekopany kanał Ulgi, tam dalej widać ujście tego starego kanału. Troszkę go tu zmienili w związku z budową tego zbiornika, który ma być zapełniany w czasie fali powodziowej. Także fajnie. Oczywiście dwie miejscowości. Nieboczowy, Ligota Tworkowska zostały wysiedlone.
wygląda. To jest ten główny przepust. Tutaj mamy ładny kościół na trasie, więc ja się tam przejdę. Jeżdżę przy tym kościele, to naprawdę z zewnątrz robi niesamowite wrażenie kościół. Parafia Matki Bożej Różańcowej w Raciborzu Sudole. Proszę. Sobie na cmentarzu. Ja polski już nazwiska tutaj w większości. Śląski. Ale niekoniecznie. Słuchajcie, tutaj mamy Himmel Katarina Anton. No jednak są jeszcze ślady po Niemcach. Ja, krzyż jest Paulus Koza, Sophie Koza. No. A jednak są. O, tu jest Salus in Cruce. Cruce to jest krzyż po łacinie. Ale to są wszystko tutaj nazwiska w większości niemieckie. Et Fili et Spiritus Sancti. Czyli w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Widzicie, czasami warto. Racibórz Sudu. To jest kapliczka. 70 metrów, jeśli to możliwe, zawróć. Gospodarstwa, chlewy i po niemieckie wszystko.
drugie 0 km, kontynuuj trasę czynu społecznego. O, czynu społecznego, słuchajcie, no proszę. Ulica czynu społecznego to jeszcze pozostało chyba po komunizmie. Czyn społeczny. W zasadzie nie było to nic takiego strasznego, gdyby to było realizowane jak trzeba. Czyn społeczny, czyli po prostu ludzie sami robili coś do swojej społeczności. I słuchajcie, to co rzadko już jest widoczne, wydał słoneczniki, ale już chyba tak zrzałe, że zbierają. Będziemy pomału wyjeżdżać z tej dzielnicy Sudu. To co charakterystyczne w tych terenach, zobaczcie, skończyły się chałupy, zaczyna się pustkowie. Ale ja takie pustkowia lubię, jakieś lipy stare. No i to pewnie druga też stara. Ściga za ciągu idzie. Są mi też wiatraki. Jeździ też joj na drodze. Ale joj jest ze wsi, to mi ten mało chce. Wieściuchowi będzie zabadać, że tu śmierdzi. Wynał szpetnie wunio. No. Ale gdzie jest ze wsi? Jest i majs po prawej stronie. Idzie taki zrzały, już nie idzie tego żyć tych kolbów. Chyba że pojedyncze taki jeziorka. Tam prędkość 10. Oddali mamy wojnowice, a tu co mamy? Tu mamy sprasowaną słomę. To gnał sprasowany, wręcz z mieluna. I dobrze. Ja już piję pomłoczone po żniwach. Pewnie jeszcze do winki będą. Widzicie? Jest gnał z mieluna słowa. No i oczywiście 40 metrów taką bardziej kisunka zrobiono. Pierwsze 1 km kontynuuj do alei. Oczywiście no, śmierdzi, ale... Pierwsze 1 km skręć w prawo w aleje. O! Tu mamy krzyż stary jakiś. Średnika po polsku czy po niemiecku. O! To ci niespodzianka. Nie wiadomo. Jakże... Ja je po niemiecku ginał. HLCSI. To się tu na chwilę zatrzymiemy, bo warto przy takich obiektach się zatrzymywać. Cymicierzy tam o kościele mogą sobie pisać różne rzeczy, ale HLCSI. Trzeba dać pozór, żeby to jakoś mija nie było. Ale nie będziemy tego odsuwać. Taka Matka Bosko tu chyba jest. Krzyż wzmocniony jakiś metalem. A tu co mamy? Jest też kapliczka. Taka dziwna, nie? Ale jest reper na kapliczce, widzicie? O! Jest genał reper. Punkt wysokościowy. Aha, są spółrzędy napodane. Na północ i na zachód, na wschód raczej. Nord to jest północ, east to jest wschód. Czyli generalnie rzecz biorąc,
tej. Powinno być odwrotnie, ale nie ma. Murowano, tak to solidno. Fajnie. Jest. Święty Marek. Czego patronem jest Święty Marek? Święty Marek to jest ewangelista przede wszystkim, nie? No ewangelistów było 4. Mateusz, Marek, Łukasz i Jan, nie? A dzisiaj do kościoła to się wie. Ja to już tą Wojnowicę, tu kiedyś była sztreka, słuchajcie. Także wypatrzył. Tam jeszcze jakiś stary dworzec. Bahnhof, ja. Jak to była sztreka? Kamień, co to za kamień tu jest? Trudno stwierdzić. Pozostałość po przystanku kolejowym, ale tutaj mamy też w razie tutaj nie widać. Unikaj, tu powinny być. Tak. Tak to tu szło. Ale mamy tutaj też ciekawy relikt przeszłości. Widzicie to? Słuchajcie, to są linie telefoniczne, telegraficzne też. Te druty nie są izolowane. Przez to, jak się ktoś umiał wspiąć na taki słup, a było to możliwe tutaj bynajmniej, to szło nadać sygnał SOS i jeżeli ktoś akurat wtedy gadał przez telefon, to alfabetem Morsa mógł to odczytać. SOS. Słuchajcie, ja teraz zjechał z trasy koło Wojnowic, ale ponoć jest tu jakiś stary opuszczony most kolejowy, więc chciałbym go widzieć, a że nic mnie nie goni dzisiaj, czasu mam aż nadto, mogę wracać o kierę i mi się podoba. 70 metrów, jeśli to możliwe, zawróć. No, mi to fan zoli, żebyś zawrócił. Mam nadzieję, że się ten wiatrak na mnie nie zwali. Jakby się zwalił, to jest zabity. Nie? A przed nami jeseniki widać. Nie wiem, czy wy widzicie, ale ja widzę na przykład pradziada, biskupią kopę i tamte inne góry. Mój kolega z roboty pojechał nad jezioro Nyskie. Tak się akurat składa, że dali nam tydzień wolnego i to są moje tak zwane wakacje w tym roku. I no tydzień, ale jak widzicie, wystarczy tydzień, co ja godą, no. Wiecie, że mnie się na urlopy nie chce łazić, nie? No. Ja taki lęk, że mi się na urlopy nie chce łazić. Robić się mi nie chce, na urlopy się mi nie chce łazić, no rajdować się nie chce, to ja. To ja, to jak najbardziej. Przeszedłbym się po górach, ale nie ma z kim. Ależ tu są zarąbiste tereny. Dzisiaj idziemy rypać. Takie luźne kamienie. Tutaj ta kolej idzie. Aha, widzę już kolej. Jerynie, tam coś już oddali górę. Normalnie kanalizacja. Ja, no musi być. Nie kanalizacja, ale pewnie skrót. Tu
Patrzcie, jak ta streka szła, jak te czoki są. Cholera, zdążę, jak to chyba już pierwszy był. W tym miejscu. I to chyba z Mariolą. Takie dziwne wrażenie mam. A wiecie, ja jestem najczęściej, także miła, że nie po rżysku nie ma chłopce, zwłaszcza z gołymi nogami. Mamy tutaj stary most kolejowy nad rzeką Psina. Ja nie wiem, czy się uda tam dojść do niego. Rowerami raczej nikt nie ukradnie. Stoi na samym środku, a nie w środku, no ale na rżysku. Au! Bije. No tak. Chodzić po rżysku w sandałach to nie jest dobry pomysł. Ale jeśli za bajtlamy chodzili boso i też było ok. Słuchajcie, no jest sztreka, niesamowita rzecz. Słuchajcie, udało się mi dojść do tego mostu. Fantastyczna sprawa. Widzę nie tylko kajek też. Cholera, cash jest z drugiej strony. O pioruna. To nie będzie zbyt fajne. Lody wyglądają na solidne, ale... Tutaj... Spadnięcie grozi śmiercią. Nie, no to jest to ważne pewno nie. Może lepiej tu. To srób, słuchajcie. One są jednak ognite, te logry. Także chyba odpuszczę, bo to jest troszkę niebezpieczne. Chyba, żeby iść po tym metalowym. Ale z drugiej strony jest tak, że jak ja się tutaj poślizgnę, to mnie tu żaden nie znajdzie, ani nic takiego, nie? Uwierzcie mi, że ją może taki jak żądny przygód. Ach, pieruna jeszcze, że się do lepiku przygnął. Może za ten mały nóg na suchowin. Może to mnie tak przeżyć. Tańcie mnie lata do... No, to by było bezpieczniejsze.
Forum. Jakieś połowie rzeki. Zajebiście. Nie ma logrów. I co dali? Rzeka Psina. Dobra. Je to srum. Powiem wam tak, nie idę tam. Dojrzałem most drogowy, ale naprawdę fajne wrażenia się tak połazić po takim starym moście kolejowym. Na pewno żaden cuk tu już nie pojedzie, rzeka Psina. Nie dość 30 metrów od tego Kiesza. Aha, to jest linia kolejowa numer 193, Racibórz Studzienna, Krzanowice Południowe, granica państwa. 11 km. Jednotorowy odcinek oddany do użytku 20 października 1895 roku. Połączył Racibórz z Opawą. Aha, nie trwało to długo, bo w 1945 roku rozebrano odcinek między Krzanowicami Południowymi a Chochelną w Czechach. Połączenia wstrzymano. Dopiero latem 1947 roku pojawiły się pociągi kursujące na odcinku Racibórz Krzanowice Południowe. Przełom lat 70. i 80. to lata, w których linia przechodzi czas swojej świetności. Dziennie uruchomianych jest 8 par pociągów pomiędzy Raciborzem a Krzanowicami. No i w 90. latach już to wszystko w szlak trafiło. Dokładnie w 94. roku. Nie kursuje tu żaden pociąg, torowisko zostało rozebrane i zarosło krzakami. Czyli już 30 lat tutaj nic nie jechało. Ale słuchajcie, po Kesza nie mógł co iść, bo ostatnie logowanie jest w 2022 roku, a więc go tu nie ma. Więc olewamy go. Idziemy.
To co to za słupek graniczny? Wygląda jak granica polsko-czesko. A więc słuchajcie, nie podjąłem tego kiesza z tego mostu. Zdrowy rozsądek podpowiada, że jednak nie będę tam pszczół, chociaż byłem blisko. Nie wiadomo, czy on tam w ogóle jest. Ale dali ta konstrukcja już potem była nie za hersko, więc odpuściłem. Nóg połamać to ja nie zamierzam. Mówi się trudno. I mamy kolejna taka kapliczka. Mój Jezu miłosierny. Tak pisze po niemiecku, szajny to jest. Słuchajcie, to co tutaj słyszę, to tutaj dużo ludzi gada jeszcze po niemiecku. Są potomkami autochtonów. Mamy stary kościół w Wojnowicach. Wyczyszczenia Krzyża Świętego. Teraz pytanie, czy będzie można wyjść? Jest wszystko szarajbnute po niemiecku. Słuchajcie, tutaj są dwujęzyczne tablice, a więc jest mniejszość niemiecka, zresztą słychać to tu. Tutaj taki dynkman poświęcony ofiarom dwóm wojen światowych. I to jeszcze powinno być coś takiego, że po niemiecku szarajbnute i po polsku. Tutaj szrajbnute czysto po niemiecku. Ostatni zaszczyt. Wy ojcowie i synowie, wy ludzie stąd, musieliście się udać tam w młodości, gdzie zostaliście wyrwani z życia. Daleko od ojczyzny i pokryci obcą ziemią, wepchnięto w nią drewniany krzyż. Zbudowaliśmy ten pomnik dla was, ofiar, który powinien być przestrzegany przez wszystkich jako pomnik, zaopatrywany w modlitwę i konsekrowaną wodę święconą w nadziei, że wyzwoli ludzkość od wszelkiej nienawiści. Henryk Udbasik. No proszę. Nie wiem, czy to dobrze przetłumaczył. Ja, to są dali te wierzchniowice. Nie wierzchniowice, tylko inaczej się to nazywa. Tutaj mamy sztreka i to wygląda na to, że ta sztreka jest używana, ale nie ma elektryfikacji. Czyli nie ma sztrumu, ale sztreka używana. Tam jakąś miejscowość widać, nie wiem jaką, ale już ten kościół kiedyś widzę. Wszak też niedaleko zaczyna się trasa silesianka.pl, więc możliwe, że stamtąd, że w tym kościół widział. Wiecie, tu ponoć jest pałac jakiś. To jest historia młodego lekarza Johanna Karla Christiana Kucha. Także o tym pałacu nic wam nie powiem za bardzo. Był na 200-letni pałac, przez pierwsze 117 lat służył jako rezydencja mieszkalna, początkowo dla rodziny lekarza, przemysłowca, właściciela ziemskiego i masona Karla Kucha, a od 1875 roku dla rodziny von Bank.
W latach 90. XIX wieku gruntownie rozbudowany i wystylizowany na neobarokowo-klasystyczny. Po II wojnie światowej wraz z połączeniem tej części Śląska do Polski pałac wykorzystywany jest do dużo różnych celów. Zaraz po wojnie kilka lat funkcjonował w nim ośrodek przygotowawczy na studia wyższe. No tak, nacjonalizacja była. Następnie przez 10 lat mieścił się sobie dyrekcja Zespołu Państwowych Gospodarstw Rolnych, czyli tzw. PGR-ów, jak również świetlice, salę kinową i teatralną, bibliotekę, wypożyczalnię sprzętu sportowego, a nawet gabinety lekarskie i miejsca zakwaterowania dla pracowników sezonowych. Od roku 1961 do 2001 przez 40 lat w pałacu mieścił się szpital chorób płucnych, po czym został przeniesiony do nowego kompleksu szpitalnego w Raciborzu zaś. Tutejszy obiekt został sprzedany w ręce prywatne. Po 2-letnim remoncie w pałacu rozpoczęły działalność dom przyjęć oraz restauracja. Przez 13 lat odbywały się tu wszelkiego rodzaju przyjęcia, bankiety, festyny, eventy, imprezy kulturalne. Przez 10 lat funkcjonowało również Muzeum Dawnej Wsi, a przez 6 lat pierwsze w Polsce Muzeum Horroru. Z końcem lata 2018 roku pałac powrócił do swej historycznej funkcji i służy wyłącznie jako miejsce zamieszkania mieszkającego w nim od kilkunastu lat właściciela. A właściciel chyba nie chce, żeby mu tam kto łaził, bo jest wszystko pozamykane. Ja to sprawdzałem, wszystko zabrzyte. Też jakiś stary budynek. Wszystko pewnie związane z tym folwarkiem. Te dali są Wojnowice. Słuchajcie, tak się w Polsce robi drogi, że połowa drogi jest wyasfaltowana, a połowa szutera. 200 metrów skręć w prawo, to jest droga rowerowa podobna. A to spoko. Tam te rowerzyści mogą jeździć, tam jest asfalt, a reszta bomba. Nieźle. Więc sobie te pałacy nie obejrzymy. Jakby nie wiem, co się działo. Jadymy teraz na Samborowice. Szkoda, że właściciel nie udostępnia tego, no ale cóż, ma takie prawo. Te bloki to są z pewnością PGR-owskie. Słuchajcie, tu jest potwierdzenie tego, że jest mniejszość niemiecko. Wojnowice, Wojnowic. Tutaj już mamy Samborowice. Tutaj mamy jakiś pomnik poległych w wojnach światowych. Zobaczcie, młode ludzie. Z tego co widzę, to najstarszy to miał 55 roku. Kapliczka Matki Bożej Częstochowski. Ja genau. Słuchajcie, już wiem skąd ja kojarzę te tereny. Bodajże w 2021 2022 tutaj była Tour de Silesia. I mamy właśnie ten wspomniany kościół, który mi się skądś kojarzył. To są Samborowice.
Zamborowicach. No słuchaj, to mamy szczęście, jak na razie to do wszystkich kościołów można wyjść. Ale fajnie, to już chyba trzeci kościół, w którym jest dzisiaj. Także super. Ja, pomodlić się nigdy nie zaszkodzi, porzekać, nie? I mamy następny krzyż. To co jest u góry, to pisze Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami. A to co na dole, to pisze Panie Jezu, który umarłeś za nas na krzyżu, zmiłuj się nad nami i duszami w czyściu cierpiącymi. Wszystko szrajbnte po niemiecku, a tu takie pustkowia. Tam w oddali widoczny Beskid Śląski, wy go nie widzicie, ja go widzę ze zaległością. Jest to chora widoczno. I tu już pustka. Tam powinno widać jeseniki, ale są mi trochę za nisko. Keine Grenze, keine Folge. Wygodę zawróć, ale jadę po Kesza, a nie zawróć. Ale piękne widoki Bramy Morawskiej. Wspaniale. Jadymy do kaplicy świętej Tekli. Słuchajcie, Tekla to się mi kojarzy takie imię z taką pajęczycą w bajce, którą większość dziecek za moich czasów i wcześniej oglądała, czyli Pszczółka Maja, zresztą to była bajka bodajże austriacko-japońsko, czy jakoś tak, czy niemiecko. W każdym razie Zbigniew Wodecki śpiewał w polskiej wersji tę pszczółkę, którą widzicie z owią Mają, a w oryginale śpiewał Karel Gott, czyli czeski piosenkarz, po niemiecku śpiewał. On długo też mieszkał w Niemcach. Ale kaplica świętej Tekli. No. I tutaj mamy sprawa dosyć fajnie zobrazowana, bo jest wszystko szrebrnyte po niemiecku, ale ten malunek jest dość ładnie zrobiony. Czy się do tam otworzyć, tego raczej chyba nie zrobimy. W każdym razie jest tam ołtarz, jest Pan Jezus, obrazki, ołtarz, także fajnie. Bitte für uns, módl się za nami. Święta Tekla. O, ma ciekawy kaszyk, ale ma solidny fundament, nie? Rewelacyjnie to jest zrobione. Każdy z nas powinien dotrzeć tam, by zrozumieć, że w tej walce sensu brak. Widać tym tu z nas, uczuć tłumy, kozy pan. Thank you.
kaszerów mnie fascynuje. Słuchajcie, ja już tego kasza znaszał. On był ginał tutaj. Także naprawdę szacun za pomysł. No słuchajcie, po raz kolejny znalazłem się na szlaku husarii polskiej, a mianowicie to tędy wędrował chociażby król Jan III Sobieski, kiedy szedł pod Wiedeń. A kiedy była odsiecz wiedeńska? Aha. Tego wam nie powiem. To se musicie przypomnieć. Bo to jest wiedza ze szkoły podstawowej. W każdym razie pod Wiedniem rozgromił Turków zagrażających Cesarstwu Austriackiemu. No i generalnie rzecz biorąc złomał taką potęgę turecką, osmańską bardziej. Także wezyr Kara Mustafa musiał spierdzielać spod Wiednia. No, sułtan się wtedy bardzo mocno wnerwił, ale to już ich problem, nie na. Ważne, że Sobieski pomógł Austrii, a ta Francja się tak perfidnie zachowała i potem brała udział w polskich rozbiorach. No ale tak to jest, jak Polacy walczą na frontach roztomajtych wojen, a potem guzik z tego mają. Słuchajcie, pisze mi tutaj, że to miejsce, które tam widzicie, te strumy, to jest rondel neolityczny. Powiem wam szczerze, że nie mam bladego pojęcia, co to jest ten rundel neolityczny, ale też nie ma jak tam dojść. Nie będę komuś łaził po polu. No dobra, już żeś jeździł po polu. Przecież po rżysku. Jest tu czerwony szlak husarii polskiej. Szlak pieszy. Nie mało. To widać. Na strumie. No proszę. I tu też sztajpa, więc no rundel może. Rundel to naczynie takie, co się waży w nim, nie? Rundel. No i zaśmy są przy jakiejś starej sztrece nieużywanej w okolicach Piotrowic Wielkich. Zaś tutaj są te słupy telefoniczno-telegraficzne. Ale te glajzy, co ciekawe, one nie są tak do końca zardzewiałe. Także możliwe, że coś tutaj raz za jakiś czas przejedzie. Może jakieś przewozy turystyczne są. A jeżeli nie, no to szlak rowerowy wypadałoby zrobić, nie? Fajnie by było. A cache był tak ukryty, że trzeba było rozkręcać znak trasy rowerowej. A tutaj mamy kapliczkę w Piotrowicach Wielkich, ale już módl się za nami. Czyżby nowy asfalt tutaj dowali, ale zobaczcie, zdarli asfalt, a tutaj pod asfaltu wylatuje bruk. I to jest taki bruk, jaki był pod wodą w Jeziorze Goczałkowickim. Identyczny bruk. Bruk jest poza nim, tak ładnie. No to witam was z Piotrowic Wielkich. Słuchajcie, rozpoznaję to miejsce. To jest Downy Banhof, fajnie zaadaptowany. Stacja Kultura. Tutaj jeśli chodzi o to, czy ja znam to miejsce, no okazuje się, że ja tu był. Słuchajcie, bo tutaj był punkt kontrolny dystansu bodajże 100 km Tour de Silesia przy tej Feuerwehrze. Także kojarzę ten teren. W lokalu tutaj po prawej stronie mnie nie uczyli. Ja sam obsługuję mnie na krawędziorze.
Drugi raz w historii się mi taki numer zdarzył. No i oczywiście woda też, strajk w babce. Jestem w miejscowości Kornice. Widzicie, tutaj jest taki plac zabaw. Boisko do siatkówki, do koszykówki. No, jeśli chodzi o siatkówkę, no to wielki szacunek do polskich siatkarzy. Zdobyli srebrny medal Igrzysk Olimpijskich. Tak więc naprawdę rewelacja. Bieżąca prędkość 3,6. Dzisiaj jeszcze medal w kolarstwie mamy. Także super. No 10 medali na tej olimpiadzie Polska ma. Najwięcej brązowych. Jedno złoto tylko. No trochę ciulat. Kaplica, przy której się znajdujemy, została powiększona po raz kolejny i została poświęcona w 2012 roku. W latach 70., kiedy robiono tą drogę tutaj. Kapliczka była już bardzo zniszczona i nadawała się tylko do rozbiórki. Mieszkańcy, wykorzystując fakt budowy drogi, postanowili ją wyburzyć i w jej miejsce na własny koszt wybudowali tą, którą teraz widzicie. Prace teraz poszli samowolnie, bez pytania i informowania jakichkolwiek władz, no bo z pewnością by zgody ówczesnych władz nie było. Wewnątrz kaplicy, obok figury świętego Jana Nepomucena, zawieszono dodatkowo całkiem nowy obraz świętego Jana Sarkandra. Obaj święci mają podobne życiorysy, obaj też są męczennikami z Czech. No niekoniecznie, bo Jan Sarkander urodził się w Skoczowie zresztą, a w Kornicach, jak tutaj pisze, urodziła się Helena Górecka, matka świętego już Jana Sarkandra. Właśnie w Skoczowie. Skoczów to oczywiście moje tereny. Z kroniki, którą znaleziono na terenie tutejszej parafii, wynika, iż matka błogosławionego Jana Sarkandra, no świętego już, pochodziła z Kornicy. Dawniej tu stała przydrożna kapliczka, w której mogło się zmieścić parę osób. Obecnie kaplica może pomieścić około 50 osób. Ona jest dość wielka. Oczywiście. Czy można tutaj wejść? Nie, nie wlezę. A możemy zajrzeć. O nie, bardzo, bo jest wszystko za znane. Kornice, dalej ulica Przyjazdowa. Teraz jest okno. I druga z betonu. No i witam was z miejscowości Maków, ale nie podhalański, tylko na Śląsku Maków. Jakieś rękły w Makowie podhalańskim, no ale to było dobre. Zobaczcie, nawet po niemieckiej chałupie idzie fajnie wyremontować. Ale wjechałeś do tego Makowa i już za chwilę będę z niego wyjeżdżać. Tak, Baborów, Kietrz. Słuchajcie, Baborów. No to oczywiście nic innego jak silesianka.pl, nie? Jak to tam wyglądało? No jademy w lewo. Ja tutaj mamy pamięci poległych i ofiar I i II wojny światowej. In manus tuas domine commendo spiritum meum. Nie wiem, co to znaczy, ale wam napiszę. To jest kościół w Makowie. Możemy go odwiedzić.
od tej auty jest na niemieckim. 120 metrów zawróć. Tabula. W sumie jak to kiesi powiedzieli, każdy prawdziwy chanyzm ma mieć rodzina w Niemcach. No i ja też mam. 70 metrów, jeśli to możliwe, zawróć. Nic nie będziemy zawracać. Zobaczcie, jada se jada, a tu urósł taki kamień ukryty i tu jest szlagnite, że trakt, którym podążasz od wieków, komunikował wieś maków z wsią krowiarki. Przemieszczali się nią zarówno bogaci, jak i biedni, by realizować swoje wielkie i małe cele. Zimą drzewa wyznaczały kierunek w zaspach śniegu, zaś latem dawały wytchnienie przed piekącym słońcem. Dlatego jestem przeciwnikiem wycinania drzew. Rewitalizowana przy tej drodze Aleja Czereśniowa jest hołdem dla naszej bogatej historii oraz darem dla naszych dzieci, które z dumą będą mogły wspominać swoich przodków, spacerując wśród radosnego śpiewu ptaków, gniazdujących w rozłożystych koronach drzew. 15 października, Anno Domini 2022. Mieszkańcy Makowa i Krowiarek. No tylko, że akurat ten kamień nie znajduje się pod czereśnią. Ale widać, te czereśnie tutaj są posadzone. I dobrze robią, bo... chociaż tutaj ta uszła chyba. Dobrze robią, bo jest tu naprawdę fantastycznie. W ogóle te rejony są tutaj zadupia, ale zobaczcie, sama natura. Co my to tutaj mamy? Jakiś kumin? Jakiś zamek? No to byś na dole. Ja, pałac w krowiarkach. Zobaczcie. Ale to nie jest to. Pałac jest hajny. Pałac obejrzymy później. Metrów, jeśli to możliwe, zawróć. Dzień dobry. Tutaj mamy pałac w krowiarkach, niestety urbex, zbudowany w latach 1836-1840 w stylu neorenesansowym i neobarokowym z widocznymi elementami manieryzmu, baroku i rokoka. Dawna siedziba rodowa von Gaszinów i Donensmarków. O Donensmarkach już jak słyszał przy okazji leśnej rajzy. To taki znany ród tutaj na Górnym Śląsku. Zachowana sala balowa połączona bezpośrednio z mauretańską, pokrytą dekoracją z elementów roślinnych, geometrycznych, motywy arabskie, łączenie stylów różnych epok, widoczne w powstałych wieloetapowych elewacji pałacu. Niestety tej elewacji już za bardzo nie zobaczymy. Ale szkoda, że to tak niszczeje. A naprawdę piękny pałac by był. Normalnie żal na to patrzeć. Jak to tak niszczeje. Tutaj mamy kościół w krowiarkach z
zawrzyty, ale tutaj mamy parochu, kandler, patrono komite Edgar Handkelde Donensmark. Czyli znowu się Donensmarki nam pojawiają. Czekaj, to był ten pałac Donensmarków też na Leśnej Rajzie, jak się jedzie. Tutaj widzimy ładny kościół też czerwonej cegły. Naprawdę ładnie zrobione, tam jakoś grota Matki Boskiej. Super. No zawrzyty, no bo też w dzień nie skoro, to nie ma się co dziwić. Ale budynek tak z zewnątrz ładny. Już tutaj się za krowiarkami jestem, na jakimś totalnym pustkowiu, ale szutrówka też na to spoko. Nawet ma wyznaczony pas drogowy, słuchajcie. Tutaj zaś te wcześniej są posadzone. Ale naprawdę tereny na rower idealne moim zdaniem. Także panie Marku, szefie rowerunu, to jest to. Jeżeli pan to ogląda, robi pan świetną robotę. Słuchajcie, z tymi rowerunami. Ja jestem pierwszy raz w tym, ale jeszcze zachwycony. Człowiek od dawna pieszo lub wykorzystując rozmaite środki lokomocji przemierzał przestrzeń. Tak powstawały trakty, ścieżki, dukty. Aby ułatwić sobie orientację w terenie, ludzie stawiali przy trasach przeróżne znaki. Były to oznaczenia na drzewach, skałach, drewnianych palikach czy kamiennych słupach. W naszych okolicach, czyli tutejszych, można natrafić jeszcze na pozostałości po dawnych drogowskazach. Miały one różne kształty i formy. Drogowskazy kamienne, niemieckie Wegweiser, to odkuwane bloki granitu o kształcie prostokątnego obelisku zwieńczonego ostrosłupem. Malowane lub wykuwane w górnej płaszczyźnie kamiennego słupa strzałki oraz nazwy miejscowości, czasem odległości w kilometrach, wskazywały odpowiedni kierunek podróży. Niektóre z nich stoją przy drodze lub na skrzyżowaniu dróg, inne napotkać można w obrębie łąk czy pól uprawnych. Warto wspomnieć, że owe kamienne słupy mają dość starą metrykę sięgającą XIX wieku. Niestety czas nieubłaganie zaciera ślady przeszłości, nawet te wykonane z kamienia. Do dziś przetrwało niewiele takich drogowskazów. Ten, przy którym teraz się znajdujemy, jest szczególnym okazem. W podaniach ustnych owiany jest legendą, jakoby był miejscem spotkań trzech właścicieli ziemskich, których to majątki stykały się właśnie w tym punkcie. Panowie z Krawarza, czyli to w Czechach, Modzurowa i Jastrzębia umawiali się tutaj na lampkę wina i cygaro. No proszę. O czym dokładnie rozmawiali? Jak wyglądały ich spotkania? Nie wiem. Wiadomo, przecież nie pamiętają, nie? Możemy się tego jedynie domyślać, udając się w wyobraźni w podróż do tamtych jakże odmiennych lat, kiedy rozmowa była sztuką i ceremonią. I słuchajcie, generalnie rzecz biorąc, to mi ten kamień przypomina granicę prusko-austriacką, bowiem tamte kamienie no są identyczne praktycznie, tylko że nie są tak takie skośne, nie? Trzeba to tu obejrzeć dokładnie. To jest identyczny kamień jak te z granicy prusko-austriackiej, no już popękany. Nawet tutaj chyba mu ślady wojny. Tak mi się zdał, ślady po kulach oberwał. Ale zobaczcie, to jest ten sam materiał co słupy prusko-austriackie. Bez wątpienia.
I dobrze, i on nawet jest podobnej wysokości, byś powiedział. Także fantastyczna rzecz. No tutaj granicy państwowej nie było. Chyba że no, księstwo raciborskie też nie, bo tu było za blisko. Także jedynie tutaj jako drogowskaz mógł służyć. Tym samym zetknąłem się z województwem opolskim. Zobaczcie, jako tu jest serpentyna. Ale ja tam nie jadę, ja tu wyjechał z tej drogi. Ja genau, ale teraz jesteśmy tędy. Tą aleją taką fajną. Taki oto dymby tutaj są. Także super. To pewnie jeszcze zawilusia. To co one wyglądają za młode. Bo zawilusia jeszcze były. Ale ładnie to wygląda, słuchajcie. Generalnie pomysł był bardzo dobry, bo te strumy to miały dawać cień właśnie na drodze. Kurczę. To tam chyba daleko, to chyba Annaberg widać. Tak się mi zdo. Ja. Tam będzie Kędzierzyn bardziej po prawej. Kurczę, to tam będzie Annaberg, Kaj. Ta góra. Wiecie, co to jest Annaberg? Nie wiecie? To się poczytajcie w źródłach, co to jest Annaberg. Sankt Annaberg. Albo co niekiedy moje filmy sobie obejrzycie. Jest tam Rajza, jakże był na Annabergu. Stamtąd, że startował, tam że wtedy pojechał na Gogolin, Opole, Strzelce Opolskie. Jest film na kanale. I mamy kościół w Modzurowie. Kościół widać też z czerwonej cegły. Podobny do tego poprzedniego. Tam jest marownia, cmentarz. Naprawdę fajny teren, a fajerwera tam jest nawet. Bez komentarza, nie? Tam w oddali Charlotta widać. Jest też trasa Charlotta, więc pewnie tam pojademy. I w oddali też widzę Kuminy, gdzieś Morowice w Czechach. Na Śląsku Czeskim w zasadzie. I zarysy naszych śląskich Beskidów. I też ładne tereny. No i tutaj też mamy takie... 0W0M kontynuuj do Strzemniczek. Oto drogowskaz, jak tam był. Czyli znajdziemy drugi przy okazji. Fajną rzecz. To jest droga Kajsi na Gamów, Pawłów. Tam jest jakiś radar. Widać. No i słuchajcie, dotarłem do Raciborza, do głównej drogi, ale ryski kręcę mi tutaj. Jest genau Odra. Genau są bulwary nad Odrą w Raciborzu, a już bez kaszowania wracam na miejsce parkingowe i jadę po prostu do chałupy. I dojechałem do miejsca tutaj. Zamykamy pętla,
a więc Adoverum 2024, trasa Raciborska mamy ukończona. No i generalnie rzecz biorąc, jeżdżę już niedaleko auta. Mam nadzieję, że stoi, chociaż go nie widzę. Chyba stoi. Nie widzę go. Może nie stoi. Muszę go znaleźć, kiedy zaparkował. Słuchajcie, bo parking tutaj jest nieoświecony. W sumie to się nawet nie dziwię, no bo sklepy są zawrzyte, no to popiero na parking świecić, nie? Na darmo. Skoro i tak tu przecież nikt nie będzie parkował, a jednak ludzie parkują. A to jest ten plus, że w niedzielę mamy takie dupne sklepy zażyte. Chyba ja widzę, auto stoi. Także docieramy już pod centrum handlowe na parking. No i cóż, no było fajnie. Trochę z tymi kaszami słabo dzisiaj było. Było fajnie naprawdę, zarąbista trasa, zarąbiste widoki. No i cóż, nie pozostaje nic innego jak tylko powiedzieć: trzymcie się i do zaś.